Tak? No okej, okej, czekamy. Tak szybko? Mam nadzieję, że tu jakiegoś ducha, czy co? Daj mi kamerę. Oh my god. Co? 3, 2, 1. Jest. Banda, tutaj napisane SP, tu pewnie SpongeBob, czy coś w tym stylu. Exe, for, shoes. Banda, skąd oni mogą wiedzieć moje nazwisko? Co? Kto to? Słyszeliście, banda? Co? Banda, my musicie to zobaczyć. Ja w szoku jestem. Czy wy to widzicie? Widzisz? Tam ktoś leży. Teraz jestem tak obsrany, że szok. Gołędzie! Jeden. Siemano wszystkim, banda, witam na moim kanale. I dzisiaj będzie, banda, gruba akcja. W końcu, tak jak chcieliście, McDonald's, Exe, druga część. Tutaj będzie właśnie pierwsza część, też wbijajcie. Przed tym jak zacząć, to komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawiaj top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. Więc zaraz, banda, my czekamy na kola, aż do nas zadzwonią i powiedzą, że zostawili nam tę torbę czy coś tam w tym stylu, żeby odebrać ten McDonald's. Bo ja, słuchajcie, się boję brać, bo ostatnio jakiś straszny dziad do nas tu przyszedł, taki straszny, że mi się wydaje, że to był niezwykły pracownik McDonald'sa, czy jak to się nazywa w ogóle, Bolt, czy Uber, czy coś w tym stylu, czy Glovo, czy jak to w ogóle się nazywa, napiszcie w komentarzach, że to była niezwykła dostawa, a że to był naprawdę jakiś, słuchajcie, zdepnę tu dziad straszny, z taką dużą, straszną brodą, więc lepiej tym razem, słuchajcie, take away, czy coś tam zabiorę po prostu, aż on zadzwoni, my zobaczymy te wszystkie sprawy, więc zaraz czekamy na kola. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja się stresuję trochę, wiadomo, co będzie tym razem w ogóle. Właśnie będzie McDonald's Exe edycja SpongeBob Exe. Dobra, Manda, my czy... Właśnie dzwoni, właśnie dzwoni, Boże, Jezus Chryste. Odbieramy. Tak? No okej, okej, czekamy. Powiedział, że za kilka minut będzie pod drzwiami, więc zaraz zobaczymy. Boże, banda, 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 ja się stresuję. Więc ja, banda, słuchajcie, naprawdę bardzo się stresuję, więc nie wiem, co się wydarzy. Tak szybko? Przecież nie minęło jeszcze dwóch minut, kilka minut. Kilka minut to jest dwie minuty? Słuchajcie, jest mi tak gorąco, ja się boję. Mam nadzieję, że tutaj jakiegoś ducha, czy co? Daj mi kamerę. Oh my god. Co? Ty tu się da nagrać, czy nie? Banda. Ja tam naprawdę widziałem jakiegoś ducha, czy co? Co? Ale jestem obsrany, dobra, otwieramy. Ja nie wiem, co tam się dzieje, ale tam tak... 3, 2, 1. Jest. Znowu, o mój god, banda, znowu. Go back. Faster. Widziałam tam gdzieś ducha, ale słuchajcie, dobra, jak się nagrało na kamerce, to to będzie po prostu hit. Jak się nie nagrało, to wiecie. SP, Exe. Co? What the fuck? Why? Skąd oni znają moje nazwisko? Banda, co? Banda, tutaj napisane SP, to pewnie SpongeBob, czy coś w tym stylu. Exe. For Shoes, banda, skąd oni mogą wiedzieć moje nazwisko? Przecież z tego internetu wiecie, jak to wszystko się zamawia. No może i nie wiecie. Wszystko jest anonimowo.
tam była jakaś, wiecie, na jakieś inne imię, ona wszystko tam się przerabia jakoś dziwnie. Ja, słuchajcie, jestem już, jestem bardzo gorąco, jestem w strasznym stresie, więc zaraz będziemy to otwierać świadomo, jasną sprawą. Ja biorę nasz tradycyjny, ja biorę nasz tradycyjny stolik, więc zaraz będziemy to wszystko ogarniać. Jesus Christ. Śpiewczuchy u nas tutaj. Tutaj widać po ostatnim cięciu jeszcze nie było sprzątane. Oj, Jezus, słuchajcie, ja bardzo się stresuję. Zobaczcie, zobaczymy, co jest tutaj w środku. SpongeBob, Exen, McDonald's. Jesteście gotowi, banda? Pamiętajcie, banda, kto nie z nami, ten pod nami. Więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie Max, zostawię lapusi do góry i sobie z dzwonkiem. Zaczynamy. Więc dobra, banda, zaczynamy otwierać. Już jesteście gotowi? Zobaczymy, co jest w środku. Ja jestem niecierpliwy. Trochę mnie to niepokoi, że to jest moje nazwisko, więc pewnie wiedzieli, do kogo to wysyłać, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, stresu Maxa jest duży. Więc co, banda, jesteście gotowi? Ja się stresuję. 3, 2, 1. Co to jest? Dawajcie zaczniemy od napoju chyba. Słuchajcie, ja już chyba muszę kupić rękawiczki. Tak, napój jest 0,25, ale banda tutaj co nieco ledwo tyle chyba jest. Nie wiem, czy widać, ale bardzo mało. Otwieramy. To już banda nie eliksiry nawet. Jesteście gotowi? Banda, słuchajcie, to się nie otwiera. Oh my god, to jest trochę gliwi. 3, 2, 1. O Boże, banda, nie. It smells like bad. It's... Boże, it's real blood, again. Boże, every day. Słuchajcie, codziennie mam krew wszędzie po prostu. Ile już można tej krwi po prostu? Może ci wystać coś normalnego w końcu? Boże, oh my god. Właśnie jutro, banda, będzie odcinek Paranormal. Druga część, więc mam nadzieję, że czekajcie i zostawcie lapusi do góry. Więc co to w ogóle banda jest? Ja nawet nie wiem. To jest na pewno krew, ale z czymś, tam coś pływa. Patrzcie, you can show. Co to w ogóle jest? What the fuck? Banda, co to jest? Piszcie w komentarzu. Ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś plankton, czy coś w tym stylu. Ja tego nie włączam nawet. O Boże, banda, dobra. Lecimy dalej. Biorę to. Ale to trochę creepy wygląda. Co to za w ogóle czarny worek? Oh my gosh. Po prostu co? Bardzo jest podobne jak mieliśmy kiedyś. Też czarny, ale w czarnym worku. I co to w ogóle jest, banda? Słuchajcie. Banda, co tu się dzieje? Ale chcieliście, więc dawajcie, działamy. Biorę to. Mam nadzieję, że tam nic żywego nie ma. Mam nadzieję, że tam nic się nie rusza. Bo coś, o Boże, to się otwiera, o Boże, to może tam ktoś jest naprawdę, słuchajcie. O, Jesus Christ. Więc co, banda, ten straszny, creepy moment, najlepszy moment w tym odcinku. Co to jest? Pamiętacie Kinder Exa? Napiszcie w komentarzach, kto z was pamięta Kinder Exa. Wiedzieliście, ile tam było robaków? Więc ja już trochę się boję takie rzeczy zamawiać, więc zaraz zobaczymy, co jest w środku tego strasznego boksu. To jest, przypominam wam, SpongeBob Exa edycję, więc mam nadzieję, że tam będzie po prostu pluszaczek SpongeBoba i wszystko. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Co? To jest... Banda... Ja straciłem po prostu dar słuch. To banda jest SpongeBob. Pewnie pamiętacie, jeżeli jesteście w bandzie, to na pewno pamiętacie. SpongeBob z mojej piwnicy, którego cały czas wyrzucasz, a on się pojawia cały czas po prostu z tyłu od ciebie lub w tym samym miejscu. Ten, który jest niezniszczalny, pamiętacie? Który nie jest pluszakiem. Co to w ogóle się dzieje? Ja chciałem pluszaka. To jest ten creepy, słuchajcie. O Jezus. On żywy znaczy. To znaczy, że on żywy
i oni widzieli moje nazwisko i wszystkie te sprawy, co tu w ogóle się dzieje, słuchajcie. Dawajcie, zaraz jeszcze do tego SpongeBoba wrócimy i zobaczymy, co jest tutaj w środku. Mam nadzieję, że tam nie są zapakowane pająki, robaki, jak ostatnio z moją siostrą nagrywaliśmy odcinek. Tutaj na końcu tego odcinka też powstanie te straszne odcinki z ex-rzeczami, z McDonaldem, z Kinderem, ex z Rosji, z Ukrainy, słuchajcie, w ogóle szok po prostu, więc otwieramy i patrzymy. Maybe you can take out this, because I'm so scared. I can't, I'm scared. I also scared. Ja też się boję, słuchajcie, to co, frytki we krwi, czy co? To jakieś mózgi, czy co to jest w ogóle? Czy to są krabi? Full smell, to słuchajcie, tutaj jak po stoletnim śmietniku jakimś. O, Jesus Christ. Ja biorę talerzyk, banda, biorę talerzyk, bo może to wszystko jest toksy, ja nie wiem, słuchajcie. Musimy mieć tutaj pewną talerzyk po prostu. Fuu, banda. Tutaj nawet te świeczki zapachowe, słuchajcie, nie pomagają z tym zapachem. Oh Jesus Christ. O Boże! Z czego to są te frytki w ogóle? Banda, co to w ogóle jest? One się ruszają? It's like a worms, or no? Banda, oni się ruszają, czy mi się wydaje po prostu? Mi się wydaje, że oni się ruszają. Oh Jesus Christ. Odbieramy dalej, jesteście gotowi? Postaram się następny raz, słuchajcie, kupić rękawiczki. Po prostu jakiś szok tutaj, słuchajcie. Huge. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Fu. Jak go wziąć po prostu? Ja już widzę, że coś mu jest nie tak, słuchajcie. Co to w ogóle jest? Jakaś kanapka. Otwieramy tą kanapkę, tak? Eww. Banda! Czy wy wiecie, jak wygląda McDonald's po 10-20 latach? Patrzcie teraz tutaj. Ja nie oddycham nosem, to bardzo dobrze. To jest żółty kotlet? It's yellow or no? It's yellow. Banda, co to w ogóle się dzieje? Uba, Boże, nie, jest mi ta ręka. Ten ogórek niby ma 20 lat i ten kotlet to po prostu masakration, po prostu. Ja zaraz będę żygał. You going to eat? No, of course no. Ja nie będę tego. To jest pleśniane wszystko. Banda. O Jezus. Banda, to jest... It's trivialne. Fu, patrzcie. Co to w ogóle jest czarne wszystko? See, it's everything black also have inside. Oh my god, bo. Oh, it's worms. Maybe it's also worms. Słuchajcie, to patrzcie. Show here. Make zoom here. It's maybe real worms after fried. Mi się wydaje, że to usmażone robaki, słuchajcie. Fu. Oh Jesus Christ. Kto to? Zrzeliście, banda? Co? Kto to jest? Znowu. Co to jest? My God, miss. What? What is this? Banda, my musicie to zobaczyć. Ja... W szoku jestem. Czy wy to widzicie? Tam ktoś leży. Somebody in town. It's some person here. Oh my god, come on, check. You sure? Wait. Może to SpongeBob kogoś zabił, słuchajcie, czy co? Come on, check, go. 3. Teraz jestem tak obsrany, że szok. Go and check. Jeden. Oh my god, no, co to jest? Co jest? Wujek? Vlad? Żyje? Oh my god, it's okay. Oh my god, yeah, Vlad. You can help me. Oh my god. What happened with you? Did you need my help? I think. Okay, it's okay. Oh my god, can we call for this? Ambulance, mam. Yeah? What happened? A co ci jest? Give me water. What? Oh. O kurde, to jest okay, dobrze. Co ty tutaj co robisz? To idź się umył, u ciebie jest krew. Wszystko okej? Okay? Oh.
Jakby co mówię, zaraz zadzwonię po karetkę, jak chcesz. Banda, co on tutaj w ogóle robi? Ty dzisiaj jechałeś do mnie, czy nie? Nie. Dobra, ty się ogarnie, ja idę. Idę, się ogarnę. Słuchajcie, banda, nie, on powiedział, żebym nie dzwonił do tego... Ambulance? How it's in Polish? Ja mam stres, słuchajcie, nie chcę mówić. Zaraz po karetkę. Więc banda, taki straszny, creepy odcinek. Szybko pokazuję i idę ogarniać wujka, Vlada, żeby wiecie. Bo ja nie wiem, co tu się wydarzyło, bo on powiedział, że on nie wie, jak on tutaj się pojawił. On niekoniecznie umie codziennie, więc właśnie ja też jestem w szoku, bo nie umawialiśmy się, że on będzie. I takie coś to po prostu było dla mnie przerażające. Co jeszcze może być więcej, banda? Ja nie wiem nawet, słuchajcie. I to pewnie ten wszystko, ten gówniarz zrobił, co nie? Gówniarz. Bo wiecie, jak go zabijesz, to on po prostu wraca. Ja wam zostawię też dokładnie tą część filmiku, który był 4 miesiące temu. Ja go zapakowałem, słuchajcie, w piwnicy. I ja sobie zamawiam McDonald's Eggs SpongeBob i oni mi wysyłają to? Przecież to jest ten sam. Dokładnie ten banda sam. Ja jestem w szoku, więc dzisiaj u nas jest SpongeBob, Włodek, Lubczyk. Też możecie wbijać na jego kanał, będzie w opisie. Tutaj patrzcie. Krew z jakąś tabletką, nie wiem, słuchajcie. Pewnie musieli być głupkami, że myśleli, że ja będę to pił. Jasne, że nie będziemy. Koklet, który ma ponad 20 lat ze smażonymi robakami. Drwiane bułki, słuchajcie. I co to w ogóle, ja nie wiem, czy robaki, czy frytki w krwi. I to jest po prostu dla mnie banda taki szok, że po prostu szok. Więc napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Ja mam teraz potrójny stres. Ja idę się ogarniać, idę ogarnąć Włodka. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli chcecie jeszcze więcej McDonald's Excel, pewnie chcecie. Zostawiajcie łapki do góry i duży subików z dzwonkiem, banda. Mam nadzieję, że wkrótce już będzie nas 200 tysięcy. Dzięki, że byliście. Idziemy się ogarniać. Z wami był Maksim Szust. Do zobaczenia, banda, jutro.